Małgorzata Parys, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. W meczu mistrzyń Polski i Ukrainy bez niespodzianki. KGHM MKS Zagłębie Lubin zanotowało czwartą wygraną w obecnym sezonie, pokonując Galiczanka Lwów 31-23. Mimo napiętego grafiku i walki o punkty co trzy dni, w szeregach zawodniczek MKS Zagłębia Lubin nie dało się zauważyć zmęczenia. Szczypiornistki z Dolnego Śląska w środowym meczu z Galiczanką Lwów od samego początku grały twardo w obronie i szybko zdominowały rywalki. Cieszę zwycięstwo, cieszą te trzy punkty i myślę, że sposób, w jaki dzisiaj dziewczyny zdobyły te punkty, bo ja chciałam dzisiaj widzieć zespół przede wszystkim walczący w obronie. Mieliśmy zadanie takie, żeby przede wszystkim chronić czy bronić gry z obrotową i gry środkowej rozgrywającej. Oczywiście to się wiązało z ryzykiem gdzieś tam podjęcia tematu rzutu z drugiej linii przez Ukrainę, ale to się nam opłaciło. Także myślę, że w większości te założenia zostały wykonane. Pewnie, że szkoda jak zwykle paru sytuacji fajnych, wypracowanych, stuprocentowych, ale myślę, że w przekroju meczu mieliśmy kilka bohaterek, bo i Monika Malczkiewicz dobrze zaczęła w bramce, Basia na koniec, no Karin MVP, ale muszę to powiedzieć, bo gdzieś to tak nam umyka. Od początku sezonu zarówno w lidze, jak i w Champions League naprawdę równy, dobry, wysoki poziom prezentuje właśnie Daria Michalak i dzisiaj też pokazała tą walkę w obronie, te piękne akcje z kontry i ze skrzydła jest bardzo skuteczna. Także cieszy mnie, że te zawodniczki wciąż gdzieś idą do góry. Galiczanka zagrała lepiej w drugiej połowie, ale to nie wystarczyło na dobrze dysponowane lubinianki. Gratulacje dla Zagłębia. Powiem, że naprawdę Zagłębie jest mocnym zespołem. Grają doświadczone zawodniczki. Nasz zespół jest opiera się na młodych zawodniczkach. Dla nas ogromne doświadczenie grać z takim zespołem. Także na pewno będziemy oglądać wideo, analizować swoje blendy i na pewno do każdego meczu będziemy podchodzić indywidualnie, także jest nad czym pracować. I mam nadzieję, że z każdego meczu będziemy wyciągać to, co dla nas najlepiej. Dziękujemy bardzo. W sobotę Miedziowe zmierzą się na wyjeździe z Piotrkowią Piotrków Trybunalski. Hitowe spotkanie na szczycie pierwszej grupy legnickiej A-klasy nie zawiodło. Po zaciętym spotkaniu Sparta Przedmoście pokonała Koronę Czernina 4-1. Mecz obfitował w wiele emocji, a wysoki wynik Sparta ustaliła dopiero w końcówce, kiedy Korona grała już w dziewiątkę. No na pewno cieszymy się z wygranej. Bardzo trudny mecz. Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu. I taki ten mecz był. No, na pewno cieszymy się ze zwycięstwa. Nawet walczyliśmy o jakieś tam kolejne bramki, widząc słabość przeciwnika pod koniec. Trzeba podziękować Koronie Czerniny za walkę. My cieszymy się. No, niestety uważam, że sędzia nie dźwignął ciężaru meczu. Za dużo kartek rozdawał dwie strony, czym trochę zepsuł mecz, ale no, już nie mnie to oceniać. My powinniśmy grać. Cieszymy się ze zwycięstwa. Początek, druga minuta, chyba jeszcze nie weszliśmy w mecz, przypadkowa bramka. Musieliśmy gonić wynik i nadrobiliśmy to z nawiązką z tak dobrym przeciwnikiem jak Korona Czernina. Na pewno jesteśmy zadowoleni, ale też mamy swoje problemy. Tak dużo kartek dostaliśmy dzisiaj, że na ten moment nie wiem jak skompletujemy się na następny mecz. Korona podejmuje teraz Unię Klary Górne, a Sparta zagra z Zametem Przemków. Ubiegły weekend Sokół Jerzmanowa podejmował zryw Kłębanowice. Spadkowicz z czwartej ligi pokonał rywali 5-0. W mocno osłabionym składzie Sokół podejmował ligowego rywala, jednak udało się pewnie zwyciężyć. Mecz mieliśmy optycznie pod kontrolą od pierwszej do 90 minuty. Kłębanowice próbowały nam zagrodzić z kontr. W pierwszej połowie mieli jedną sytuację, my mieliśmy za 3-4 sytuacje, których żeśmy nie wykorzystali. Troszeczkę dużo nerwowości było, szczególnie w tej pierwszej połowie. Troszeczkę za wolno graliśmy piłką, nie było tego elementu zaskoczenia. No, w drugiej połowie już to troszeczkę lepiej wyglądało. Ruszyliśmy, zaczęliśmy szybciej piłką grać, no i efektem tego były bramki. Sokół zagra teraz z liderem z Grębocic, natomiast zryw podejmie Odrę Ścinawa.
Obie drużyny Górnika Lubin nie zaliczają sezonu do najlepszych. Rezerwy w miniony weekend przegrały z Sokołem Krzywa 3-1 na własnym boisku. Górnik Lubin w obu ligach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i trudno dopatrywać się zmian w najbliższym czasie. Od początku sezonu przechodzimy rekonstrukcję zarówno pierwszej, jak i drugiej drużyny. Trener Remigiusz Postrożny gra, praktycznie można powiedzieć tak, że gra dwoma, trzema zawodnikami doświadczonymi i reszta drużyny są po prostu juniorzy, którzy się zaczęli ogrywać w piłce seniorskiej w A-klasie. Mecz nie poszedł nam po myśli, straciliśmy 3 bramki i zdołaliśmy strzelić tylko jedną. No tyle, przegraliśmy po prostu to spotkanie. Nic więcej nie można powiedzieć. Sokół po rewolucji w lato wygląda bardzo dobrze i zajmuje 5. miejsce w tabeli. Wbrew pozorom, mimo że graliśmy w tabeli z ostatnią drużyną A-klasy, wcale to nie był łatwy mecz dla nas. Nie ukrywam, że zespół Sokoła Krzywa uległ gruntownej przebudowie. Po zmianie trenera i odejściu przeszło 3/4 składu z poprzedniego sezonu. Mamy dużo nowych chłopaków. Nie ukrywam, że ciągle jesteśmy na etapie zgrywania się, trenowania, poprawiania błędów, których jest dosyć sporo w każdym meczu. A wyniki są fajne. No nie ukrywam, że udaje nam się gro meczy wygrywać. Głównie wolą walki i przede wszystkim bardzo szeroką ławką rezerwową, która jest naszą dużą siłą w przeciągu całego sezonu. Sokół podejmuje teraz Jaworzankę Jawor, a rezerwy Górnika zagrają z Huzarem Raszówka. To wszystko w informacjach sportowych. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.